Witajcie kochani, dzisiaj Denko, dzisiaj nawet sporo tych rzeczy zdenkowanych. Zaczynamy, bo czas nas goni. Proszek do prania z biedry, dzisiaj już Wam nie pokazuję brzydkiego końca. O, White Perfect. Wiem, że są dwa rodzaje proszku od wiadomo jakiego czasu, czyli do białego i do koloru. Mnie nie robi różnicy, bo ja nie mam intensywnych jakichś kolorów ubrań. Mam za to sporo białych, więc też tego proszku do białego używam do prania kolorowych rzeczy. 400 gram z biedry, tak jak powiedziałam, 2,39 bodajże kosztował. Odłożymy sobie. Następny chcę się pochwalić. Nie, chcę Was powiadomić o jednej rzeczy. To jest szampon. To jest żel pod prysznic. Z tym, że ja go kupiłam jako balsam pod prysznic. Czyli wiecie, myjecie się nim, niby dodatkowo jeszcze balsamuje ciało. I ma nawilżać ciało po kąpieli. Nie trzeba już żadnego balsamu. I teraz powiem Wam jedną rzecz. Pokazuję Wam tutaj, o, lepiej 400 ml. Chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Równiutkie 2 tygodnie używania tego pod prysznicem, spoko, sprawdzał się. Faktycznie nie musiałam się już po kąpieli balsamować. Ale słuchajcie, po 2 tygodniach stała się rzecz dziwna, ponieważ zaczęło mi wysuszać skórę. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy akurat ten konkretny żel pod prysznic. W każdym bądź razie, no, mnie po 2 tygodniach zaczął wysuszać skórę. Mąż to skończył, zdenkował. Nie wrócę do niego. Dalej. No, mamy dalej. Balea. Też żel pod prysznic. Chciałam powiedzieć, limitowana seria. Nie, bo poprzednio była limitowana. 300 ml. Kokos i nektarynka. Ja Wam powiem tak, jak otworzyłam. No jakoś się nie przekonałam do tych produktów z Balea. Miałam kilka i widzieliście, wszystkie raczej były na nie. Tutaj też nie mam nic dobrego do powiedzenia, oprócz tego, że tylko żel. No nie wysuszał skóry po myciu, w trakcie mycia może tak. W każdym bądź razie, no nie wrócę do niego. Niby ten kokos i nektarynka pachnie zaraz jak się to kupi i się otworzy. Już za drugim, trzecim razem nie pachnie wcale. Także może ja trafiłam tylko na takiego bubla. Nie, to nie jest bubel, bo u Was się może sprawdzić. No u mnie się nie sprawił wcale. Jeszcze tak szybciutko Wam pokażę. O, dalszy ciąg chemii. Na szybko kupiony szampon w drogerii, osiedlowej. Jest napisane tak, potrójna siła ziół, szampon, łatwe rozczesywanie. No i mogę Wam powiedzieć, że jest tutaj jeszcze na dole napisane. O, może tak lepiej. Do każdego rodzaju włosów. Jest tak, lawenda, habercika, róża. No zobaczymy, nie, zobaczyłam. Przetestowałam, zdenkowałam. U mnie sprawdzał się spoko. Ten szampon, tak, faktycznie rozczesywał włosy. Trochę była taka konsystencja strasznie glutowata i strasznie szybko mi się skończył. Ale no nie był drogi, bo ja wiem, 3 zł chyba kosztował za 250 ml, więc pewnie do niego wrócę, no jak nie będę miała szamponu, albo rodzina mi podprowadzi ten, który właśnie zakupiłam i jest dla nich lepszy niż dla mnie, to ja zdecydowanie wybieram ten. Teraz szybko jeszcze tak, objawy pedle się nie będę rozwodzić, bo było w moim ostatnim filmiku, jednodniowy wyjazd i drugi filmik, który nakręciłam typowo o białej perle, także wróćcie sobie, możecie sobie tam obejrzeć. No, ten zmywacz w końcu się skończył. Słuchajcie, co ja mogę Wam o tym powiedzieć? O tym, że bardzo jedzie acetonem, śmierdzi znaczy. Drugi minus jest ten, o jak długo. Drugi minus jest ten, że oczywiście jest to wielka dziura, nie ma pompki jakiejkolwiek mniejszej. Także no, do niego nie wrócę. Przetestowałam, spoko, mogę Wam dać recenzję, że nie jest ok. Jak się zmywa lakier, zostaje na płytce taki żółty odcień. No i co? No i już stękowane. Bardzo szybko się skończył. No wiesz, wiecie, przy takiej dziurze no to raczej nie jest wydajny. Kolejne.
tutaj rozcięłam, bo jeszcze dość sporo było balsamu, ale już zużyłam i chcę się pozbyć, bo i palcem zasłonię. To jest Soraya Professional. Zobaczcie, co jest na dole napisane. Zmniejsza celulit, redukuje tkankę tłuszczową, odpręża i relaksuje. Słuchajcie, ani jedna, ani druga, ani trzecia rzecz do mnie nie przemawia, ponieważ tak, nie zmniejsza celulitu, nie redukuje tkanki tłuszczowej i nie odpręża, relaksuje, ponieważ zapach jest lekko sztuczny. Czy wrócę do niego? Nie wiem na razie, bo mam jeszcze jedną butlę, bo jak wiecie, filmik o moich balsamach, kremach i tak dalej pokazywałam, że miałam większy zapas tego, więc do tego nie wrócę. Tutaj tak szybko Wam pokażę. Wcześniej Wam nie pokazywałam, bo raz na jakiś czas kończy mi się wosk do depilacji. O, wygląda tak. Jest brudny, no te kobiety, które używają i mężczyźni też wosku wiedzą, że to się strasznie brudzi i tego się nie myje. 100 ml. Może zrobię oddzielny filmik o depilacji, więc tu się nie będę rozwodzić. Wosk jak wosk. Mam stację dokującą, w którą to wkładam. Nagrzewa się nie 20 minut i 30, tylko ponad 2 godziny, ale spoko, bo jest wtedy bardzo płynny. Także polecam, bo u kosmetyczki są to ceny z kosmosu, u każdej kosmetyczki myślę, nie tylko u mojej. W każdym bądź razie w domu warto mieć, mąż pomoże, córka pomoże, jak nie to sami sobie te miejsca. Powiem Wam tylko szczerze, że miejsca do depilacji nie powiedziałam. Powiem Wam szczerze, że lepiej jak ktoś to robi z domowników, sami nie mamy tyle siły. No. I teraz dwie rzeczy, które już też zdenkuję, to pokazywałam Wam w ostatnim filmiku. To jest ten mój brązowy, ulubiony. Już jest zdenkowany, zaraz go wyrzucę. Został mi jeszcze chyba granat. No i co? No i moja ulubiona paletka. Za 7-8, nie pamiętam chyba. 6-7-8 jakoś złotych. Ja do niej wrócę, ale mam jeszcze tamte dwie, które chcę przetestować. Zrobię Wam recenzję. Tak jak widzicie, tu już nie ma nic. Może jakoś lepiej troszkę. Nie, nie najlepiej. Przepraszam za moje palce, ale chcę Wam... W tym filmiku na jedną noc będzie lepiej, chyba lepsza ostrość niż dzisiaj. W każdym razie tu już nie mam tych, które używam. Te sobie chyba zostawię, chociaż też nie wiem, czy jest sens zostawiania, bo ja tych nie użyję nigdy, a mam, tak jak mówię, dwie paletki jeszcze do wykorzystania. Także zdenkuję, albo komuś oddam. Ci, którzy będą korzystać z tych kolorów niedrogo, rewelacyjny jest, zawsze do niej wrócę. Także szybkie sprzątanie w łazience, szybkie sprzątanie tutaj i zapraszam jutro na filmik. Pa, pa!